lotosu, pozycji lotosu, to jest sekwencja, którą chciałabym Wam dzisiaj zaproponować. Wykonanie tej sekwencji wymaga na pewno bardzo mocnych, silnych mięśni ramion, silnego trzonu, czyli mocnych mięśni brzucha i na pewno bardzo dużej koncentracji. Jeżeli dopiero zaczynamy wykonywać tę sekwencję, na pewno spróbujmy, zaczniemy od wykonywania jej przy ścianie. Da to nam na pewno większą pewność siebie. Sprawdźmy też, jak radzimy sobie z pozycją lotosu i z pozycją stania na głowie. Możemy się najpierw rozgrzać oczywiście, ale sprawdźmy generalnie, czy bez problemu zakładamy nogę na nogę. Jeśli tak, to możemy przejść do wykonania pozycji stania na głowie. I układamy przedramiona na macie, łokcie na szerokość barków. Zaplatamy palce w dłoni, osadzamy głowę na macie, wchodzimy do pozycji. Na początku ustabilizujemy się w pozycji stawy na głowie. Zapnijmy się brzucha, zrzucimy uda do wewnątrz, zaznaczmy pierwszy. Mocno odpychajmy się przed ramionami od maty. Następnie możemy lekko spróbować ugiąć nogę i powoli zsunąć ją po lewej nodze, po wewnętrznej części lewej nogi i powrócić do stania na głowie. Jeśli to jest moje problemy, to zmienimy prawą nogę i w tej pozycji zostanę chwilę, powróćmy do pozycji wyjściowej. Jeżeli czujemy się pewnie, zmieniamy prawą nogę, powinamy lewą i wchodzimy do pozycji do kosa. Cały czas mocno odpychamy się przed ramionami od maty. Zapnijmy mięśnie brzucha, zaktywizujmy barki, nie zapadajmy się w obszarze obręczy barkowych. Wchodzimy z pozycji, postując lewą nogę, prawą, stabilizujmy się w pozycji i odpuścimy nogi.